RS News, Tomek Ćwik, witajcie. To są najnowsze informacje Radia Szczecin. Akwarium z rybami i rekinami oraz mnóstwo basenów o łącznej powierzchni 2600 m2. To wszystko będzie w szczecińskim akwaparku. Fabryka wody powstanie w miejscu dawnej Gontynki. Dzisiaj urzędnicy rozstrzygnęli konkurs architektoniczny. Zwycięzcą jest firma Dreamworks z Mysłowic. W basenach fabryki wody szczecinianie wykąpią się najwcześniej w 2020 roku. Koszt budowy to 100 milionów złotych. Zabawki warte 200 tysięcy złotych przechwycili funkcjonariusze Izby Celnej. W szczecińskim porcie znaleźli 3 kontenery, w których było 700 zestawów, m.in. podrobione klocki, kolejki czy stoliki edukacyjne. Towar był zaadresowany do przedsiębiorcy z Małopolski. Funkcjonariusze zarekwirowali zawartość kontenerów. Poinformowali też o sprawie producentów zabawek, których podróbki znaleźli w porcie. Kaczka w sosie porzeczkowo-kawowym oraz brownie. Takie dania królowały dziś w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie. Odbył się tam wojewódzki konkurs sztuki kulinarnej Smaki Pomorza. W części praktycznej uczniowie musieli przygotować zimną przekąskę przy wykorzystaniu aromatycznych przypraw korzennych i deser na bazie produktów zbożowych. Pierwsze miejsce wywalczyła uczennica szczecińskiego gastronomika Martyna Lerka za marynowaną pierś kurczaka w ziemi jadalnej w sosie pomarańczowym z imbirem oraz brownie z kaszy gryczanej. Przyznacie, brzmi i wygląda pysznie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować. Stoły jak kaseta z Wiskordu? Takie właśnie produkuje szczecinianin Tomasz Tecław. Blat i inne elementy stołu są drewniane, a spod tafli szkła, która przykrywa blat, wyłania się grafika kasety magnetofonowej z Wiskordu, które były hitem w dawnych czasach. Nie każdy wie, że kasety powstawały w szczecińskiej fabryce w Żydowcach. 5 stołów wyprodukowanych przez szczecinianina trafiło do Szwecji i Holandii, ale już planowanych jest produkcja kolejnych. 100 okresowych kalendarzy jest już dostępnych. Każdy miesiąc jest ilustrowany zdjęciem Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Zysk ze sprzedaży wesprze akcję Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. To inicjatywa Grupy Szczecinian, która organizuje bożonarodzeniowe wsparcie dla Polaków mieszkających na Litwie. W sobotę pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu na zachodzie regionu. W pozostałej części może wyjść na krótko słońce. Temperatury od 5 do 8 stopni, ale ich odczuwalność dużo niższa. W niedzielę powinno się rozpogodzić. Temperatura bez większych zmian. Lista przebojów Radia Szczecin. Gorąco za to na szczecińskiej liście przebojów. Wszystko się zgadza, witam serdecznie. Dziś nowe notowanie naszej listy po 20. Tydzień temu wygrał Rag&Bone Man z utworem zatytułowanym Human. Czy dziś wygra? Wiem, ale nie powiem. Słuchajcie nas do 22. A oprócz tego z nowości m.in. Britney Spears i uwaga, świetny nowy kawałek od francuskiego DJ-a, który nazywa się Feder. To będzie na pewno hit nadchodzącego już karnawału. Polecamy Sleep, to był Sebastian Droszkowski, dziękuję. My widzimy się w kolejnym RS Newsie w poniedziałek. Do zobaczenia. Cheese.